Jak się pozbyć cukrzycy? No przecież to oczywiste. Unikaj węglowodanów. Co jajka, mięso czy tłuszcze mają do tego? Przecież to węgle podnoszą cukier, nie? Dokładnie w taki sposób wygląda śpiewka wszystkich promotorów keto i innych wysokotłuszczowych diet. Cukier, cukier, jeszcze raz cukier, to on jest winny całemu złu świata. I cukrzycy też. Dlatego właśnie najlepiej jeść tłuszcz i białka, jeśli masz cukrzycę, bo to przecież takie proste. Co tu wiele się wysilać i myśleć? Tylko widzisz, odpowiedz mi na jedno pytanie. Dlaczego często po wyeliminowaniu cukrów cukrzyca nie mija? Bo nie wiem, czy wiedziałeś, ale nie wszystkim przechodzi po przejściu na dietę ketogeniczną. Czy to trochę nie obala całej teorii? Gdyby to było takie oczywiste, to 100% osób, które mają cukrzycę po przejściu na keto, byłoby zdrowych. A wiele badań wskazuje na to, że tylko, uwaga, 50% widzi pozytywne efekty po przejściu na keto. A drugie 50% nie. To teraz Ci powiem taką ciekawostkę. Moi pacjenci, którzy stosują się do moich wskazówek, które omówiłem m.in. w kursie samoleczenia, czyli jest to prozdrowotne odżywianie bogate w węglowodany, są w stanie w ciągu kilku tygodni lub kilku miesięcy wyeliminować cukrzycę typu drugiego oraz insulinooporność całkowicie. Skuteczność jest tutaj niemal 100%owa, o ile ktoś stosuje się do wszystkich wskazówek, które omówiłem i nie oszukuje. I teraz wiesz, czego to dowodzi? Że to całe pierdolondo, że cukier wywołuje cukrzycę, można sobie wsadzić daleko i głęboko. Mówię to już od wielu lat i masa osób doświadczyła tego na własnej skórze. Ale nadal niezliczona ilość ludzi nie rozumie tego faktu i słucha ciągle guru od diet keto. Jeszcze na koniec taka informacja dla Ciebie. Zastanawiałeś się kiedyś, co będzie w sytuacji, kiedy ktoś, kto teoretycznie wyleczył się z cukrzycy typu drugiego na diecie ketogenicznej, stwierdzi, że no już nie da rady dłużej i będzie chciał wrócić do tego, co było wcześniej. Czyli znowu będzie jadł węglowodany. Bo zdajesz sobie chyba sprawę z tego, że niewiele osób będzie w stanie utrzymać do końca życia takie silne restrykcje. Konsekwencje będą opłakane, bo cukrzyca wróci i będzie jeszcze gorsza. Dużo gorsza. Więc chyba nie tędy droga, nie sądzisz?